Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Rowerzyści protestują. Jesteśmy przeciw temu zakazowi. I chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, że jest problem. Autosan nadal bez właściciela. Święto czytelników, czyli bieszczadzkie lato z książką. To, co, z czym się spotykam, nie wskazuje na upadek czytelnictwa i na upadek książki. Książka zmienia się trochę. Zawody strzeleckie służb mundurowych. To jest też sprawdzian umiejętności strzeleckich, ale wydaje mi się, że równie ważne jest to, że to jest spotkanie przedstawicieli różnych służb mundurowych. Niewiele ponad tydzień zajęła rzeszowskim rowerzystom reakcja na wydany przez prezydenta miasta tak zwany zakaz deptakowy. Ulicami miasta w proteście przejechała masa krytyczna. Masa krytyczna, czyli kontrolowana jazda rzeszowskich rowerzystów po ulicach miasta w ostatni piątek miesiąca. Tym razem odbyła się jej nadzwyczajna edycja, która, jak określają organizatorzy, miała być pokojowym pretekstem przeciwko zakazowi jeżdżenia rowerami po deptakach, który wydał prezydent Rzeszowa. Jesteśmy przeciw temu zakazowi i chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, że jest problem. Chcemy oczywiście upomnieć tutaj kolegów naszych, którzy jeżdżą na rowerach dość szybko, bo z tego się wzięło to zamieszanie, ale też wystawiamy kartkę samochodom, które są powszechne na naszych deptakach. Dla osób, które pojawiły się wieczorem na rynku, zakaz nie jest dobrym rozwiązaniem. Jest to dla mnie całkowicie bezsensowny zakaz. Jest on wydany zapobiegawczo, ponieważ doszło do kilku incydentów, gdzie pieszy miał być potrącony. Nigdy czegoś takiego nawet nie widziałem na oczy. Rozmawiałem ze znajomymi, mówią to samo, że to jest, no to jest tak jakby teraz zabrać część życia z tego miasta, które i tak jest nikłe. Ten zakaz powinien dotyczyć samochodów, które wjeżdżają bez identyfikatorów, a tego wystarczy stanąć na 3 maja i jest strasznie dużo. I tu nie widać, a na przykład rowerzysta potrąci pieszego nie zrobi takiej krzywdy jak potrącenie przez samochód. A skoro mowa o samochodach, drugim celem akcji była edukacja kierowców, którzy swoje samochody zostawiają na deptakach. Organizacja nadzwyczajnej masy krytycznej spowodowała również to, że prezydent Ferenc zaprosił na rozmowy przedstawicieli stowarzyszenia rowery-rzeszów.pl. Efektem tego spotkania będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych, których wynik da odpowiedź na to, czy tak zwany zakaz deptakowy jest potrzebny. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, przez cały tydzień ankieterzy wyjdą na deptak, będą chodzić po ulicy Grunwaldzkiej, 3 maja i Kościuszki i będą zbierać opinie, czy mieszkańcy są i przechodnie są za tym, żeby ruch rowerów był ograniczoną prędkością, czy też są za tym, aby taki zakaz dla rowerów utrzymać. Zniesienie zakazu spowoduje jednak to, że rowery po deptaku będą musiały poruszać się z prędkością około 10 km na godzinę. Prędkość, no wiadomo, 10 km na godzinę to jest prędkość spacerowa i umówmy się, że tu nie chodzi o to, żeby dokładnie tego przestrzegać, tylko żeby zwolnić tak, żeby się piesi czuli bezpiecznie. Miłośnicy jednośladów nie usprawiedliwiają jednak czarnych rowerowych owiec, które psują opinię pozostałych użytkowników dwóch kółek. Chcą ich upominać i namawiać do bezpiecznej jazdy, szczególnie w tych miejscach, gdzie pieszych jest najwięcej. Żadna oferta nie wpłynęła na kupno sanockiej fabryki Autosan. W kolejnym przetargu cena będzie obniżona o 6 milionów. W nowym przetargu za fabrykę trzeba będzie zapłacić 50 milionów złotych. Cena nie obejmuje zapasów, produkcji w toku oraz gotowych wyrobów. Potencjalny nabywca będzie musiał za to dodatkowo zapłacić. Otwarcie ofert zaplanowano na 14 października. Obecnie Autosanem zarządza syndyk, który ponownie zatrudnił około 350 osób z prawie 500-osobowej załogi. Zakład wciąż produkuje m.in. autobusy i realizuje kontrakty. W Lesku dzięki unijnym funduszom wypiękniał park zamkowy. Pieniądze na konieczne prace rewitalizacyjne pochodziły z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Musieliśmy zainwentaryzować każde drzewo i jakiekolwiek plan, roboty pielęgnacyjne. Każde drzewo było oznakowane, na każdym był znak, czy to drzewo podlega wycince, bo i takie były drzewa z różnego rodzaju samosielki.
a które z drzew i która gałąź mogła być przycięta. Konserwator zabytków nie pozwolił wjechać tu żadnym sprzętem kołowym. W związku z tym odbywało się to na linach, na zasadzie wspinaczki po drzewach, spuszczania, wynoszenia tych gałęzi obciętych. W związku z tym pielęgnacja nie była łatwa. W ramach tego projektu wykonane zostały również alejki i wyposażyliśmy park w małą architekturę, czyli to oświetlenie parkowe, które Państwo widzicie, ławeczki, kosze na śmieci. Większość pieniędzy na finansowanie projektu pochodziła ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wydzielonych na ochronę bioróżnorodności. W ramach tego projektu o wartości prawie 411 tysięcy dofinansowania dostaliśmy, ja sobie podglądne, 280, z tego co pamiętam, 276 tysięcy złotych otrzymaliśmy dofinansowania. Resztę gmina dołożyła ze środków własnych. Park znajduje się tuż przy zamku, którego ostatnim właścicielem był dendrolog i botanik August Krasicki. Obecnie park jest własnością gminy, jednak pretensjem do tych dóbr rości sobie drogą sądową rodzina Krasickich. Finału tej walki jeszcze nie ma. Tradycyjnie, jak co roku, rozdano nagrody burmistrza Sanoka, Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Gospodarczej. W dziedzinie społecznej aktywności na rzecz miasta nagrody burmistrza otrzymał m.in. Sebastian Królicki, prowadzący portal Hokej.net. Jestem z Sanoka i jakby ten portal zawsze jest blisko Sanokowi, chociaż jest ogólnopolski i międzynarodowy, ale Sanok jest jakby zawsze troszkę, że tak powiem, lepiej traktowany i ta promocja uważam, że jest duża, prawda, jeśli chodzi o hokej i sport. To jest kolejna edycja nagród. Staramy się nagradzać wszystkich, którzy pracują na rzecz rozwoju Sanoka, na rzecz społeczności sanockiej w dziedzinie aktywności społecznej, na rzecz miasta, jak również zauważać tych przedsiębiorców, którzy osiągają sukces, którzy też w jakiś sposób wspierają to miasto. Przede wszystkim tworzą tutaj bardzo ważną rzecz, jaką jest rozwój ekonomiczny tego miasta. Swoje nagrody przyznała także Rada Miasta Sanoka, doceniając szczególnie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Wyróżnienie otrzymał m.in. Tomasz Szwan. Zostałem za tamten rok, za film, który udało mi się zrealizować z Jacekiem Beksińskim z wnętrza. Długo praca trwała nad tym filmem, premiera była tutaj w SDK-u i za wystawę, którą zrobiłem Władysławowi Szulcowi jeszcze wcześniej, którą później przeniosłem do Torunia, była to wystawa zdjęć jego z lat 50. 60. Regionalna Izba Gospodarcza przyznała godła. Firma Roku Ziemi Sanockiej, Produkt Roku Ziemi Sanockiej oraz Człowiek Roku. To ostatnie wyróżnienie otrzymał dr Adam Siembab za wkład w promocję i rozwój gospodarczy regionu. Duże zaskoczenie, dlatego że zwykle leczenie ludzi to jest czynność spokojna, intymna, z dala od kamer, od fleszy, a tutaj po prostu taka nagroda, więc zaskoczenie, radość, oczywiście wdzięczność też dla tych, którzy znaleźli jakieś uznanie w naszej pracy. Nagrodami burmistrza uhonorowano także trenerów i działaczy sportowych za ich zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście. To było prawdziwe święto dla miłośników literatury. Za nami bieszczadzkie lato z książką. W Lesku i Sanoku można było spotkać m.in. wielu znanych pisarzy, dziennikarzy i naukowców. To była jedna z największych tego typu imprez czytelniczych w Polsce. Do Sanoka przyjechał m.in. profesor Jerzy Bralczyk, który nie narzeka na upadek czytelnictwa. Wręcz przeciwnie. To, co, z czym się spotykam, nie wskazuje na upadek czytelnictwa i na upadek książki. Książka zmienia się trochę, teraz książki są szybsze. Kiedyś pisało się książkę z nadzieją, że przez wiele dziesiątków lat będzie ta książka towarzyszyła ludziom. Dziś książka jest kwestią sezonu czasami, ale to nie szkodzi. Jeżeli wiele osób przeczyta ją teraz, to też to będzie miała duży zasięg. Książka staje się z jednej strony czymś sezonowym, a z drugiej, i to jest bardzo dobre, pięknym przedmiotem. Ludzie wiedzą, że książka w mieszkaniu nadaje temu mieszkaniu właśnie charakter człowieczy. Po raz kolejny w akcji brał udział także Jerzy Kisielewski. Dziennikarz mówił, że to święto tych, którzy kochają książki, ale to także sposób na zdobywanie nowych, zwłaszcza młodych czytelników. Książki zrobiły się coraz elegantsze, coraz ładniejsze. To jest kwestia, jak właśnie takie przechodzące dzieci nie zrazić do książek, tylko zachęcić, żeby wróciły za ileś lat.
książka sobie poradzi, zwłaszcza, że ludzi piszących i to piszących ciekawie jest dużo. Zachęcajmy nasze dzieci, czytajmy im książki, bo jak pokażemy, że literatura jest ważna dla nas, dla dorosłych, to również jak ten młody nasiąknie takim przyzwyczajeniem, to on znajdzie czas, niezależnie od komputera, telewizora, walkmana, znajdzie czas na czytanie. Bieszczadzkie lato z książką po krótkiej przerwie wróciło także do Leska. Mieszkańcy rzeczywiście bardzo czekają na te spotkania, zarówno na spotkania z pisarzami, z dziennikarzami, jak również w tym roku z aktorami. Wieczorem mamy koncert pani Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. W związku z tym mieszkańcy na pewno będą zadowoleni z tej takiej pigułki kultury. W jednym słowem, jako że rzadko zdarza się, aby w tak małym miasteczku jak Lesko w jednym dniu spotkało się tylu wspaniałych autorów. Bieszczadzkie lato z książką odbyło się po raz ósmy. W Łupkowie po raz kolejny odbyły się Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych Euroregionu Karpaty. Funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Wojska i innych formacji z Polski, Słowacji i Węgier już po raz ósmy spotkali się w Bieszczadach, by udowodnić swoje umiejętności strzeleckie. To jest też sprawdzian umiejętności strzeleckich. Ale wydaje mi się, że równie ważne jest to, że to jest spotkanie przedstawicieli różnych służb mundurowych polskich, ale także przedstawicieli krajów regionu karpackiego. W tym roku jest 17 drużyn męskich i żeńskich. Są to trzyosobowe drużyny. Poziom, jak tutaj patrzyłem na tabelę, jest istotnie bardzo wysoki. Drużyny przepychają się o 1-2 punkty, więc nie ma czegoś takiego, że jest drużyna 100 punktów przepaści i dopiero kolejny. Wyniki, jak same mówią za siebie, gromadzą tutaj strzelców, którzy posiadają bardzo dobre przygotowanie i wyszkolenie strzeleckie. Najlepszą męską drużyną mistrzostw okazali się funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Łupkowie. Drugie miejsce zajęli zawodnicy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z Przemyśla. Natomiast na trzecim miejscu uplasowała się drużyna reprezentująca Podkarpacką Ligę Obrony Kraju. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.